Dzisiejszy gościmy na terenie naszego koła łowieckiego Ryś we Wschowie grupę koleżanek, czyli terminologii myśliwskiej Dian. Jest to grupa dość duża jak na nasze okoliczności i możliwości, bo około 15 pań, które polują. Oczywiście są jeszcze panowie, którzy pomagają w organizacji tego polowania, ale jest to w naszych warunkach jest to grupa, która po raz pierwszy gości na terenie naszego koła, w ogóle w naszych okolicach. Polowanie odbywa się, końcówka faktycznie terminu polowań na bażanty. Polowanie typowo na koguty bażanta. Polowanie rozpoczęło się od zbiórki o godzinie 9. Tradycyjny apel na polowanie, przedstawienie warunków, przedstawienie uczestników polowania, osób, które biorą udział w polowaniu, wyznaczenie osób, które prowadzą. Dzisiaj prowadzi kolega łowczy Adam i kolega Andrzej. To od tego rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie i cała grupa razem z osobami, które pomagają w organizacji tego polowania, pojechały w teren. Planowanych na dzień dzisiejszy było 5 pędzeń. W środku, czyli po 3 pędzeniach, mieliśmy zaplanowane i tak się też odbyło poczęstunek taki na łonie natury, czyli gorąca zupa i herbata, taki odpoczynek. I po tych 5 pędzeniach z tą krótką przerwą będziemy spodziewali się uczestników tego polowania. Godzina 14:30 tutaj na miejscu, gdzie odbędzie się POKO, czyli zakończenie całego polowania, łącznie z wybraniem po przeliczeniu króla, wicekrólów polowania. No i wreszcie królem polowania dzisiejszego została koleżanka Danuta Gordat. To na pewno jest grupa z Suwałk, jest osoba z Łodzi, z Bydgoszczy, z Wrocławia, z Poznania. Najbliższa chyba tutaj nas to jest jedna Diana z Zesławy. Także przekrój Polski wzdłuż i wszerz. Nazywam się Diana Korol, poluję w kole łowieckim Czapla w Słowie, poluję od 2 lat. Wciągnął mnie do tego mój ojciec, który jest myśliwym z ponad 25-letnim stażem. Zostałam na to polowanie zaproszona, z czego się bardzo cieszę, ponieważ dopisała i pogoda, i zwierzyna. Na polowaniu babskim nie jestem pierwszy raz, to jest moje 3. polowanie i na pewno nie ostatnie. Ha ha ha.